To były wyjątkowe kocie walentynki. Kilkadziesiąt kotów z całej Polski można było oglądać w sali gimnastycznej 4. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Odbyła się tam wystawa rasowych kotów zorganizowana przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów, które należy do największego związku felinologicznego na świecie, World Cat Federation, zrzeszającego hodowców kotów z całego świata. Krzysztof Wycichowski, międzynarodowy sędzia felinologiczny, zastępca prezesa Stowarzyszenia Hodowców Kotów Rasowych w Polsce. Zabrzmiało poważnie. Panie Krzysztofie, te koty, które dzisiaj tutaj przyjechały, to rzeczywiście jest taka ekstraklasa wśród swoich ras? Czy ekstraklasa, to się okaże po ocenie. Tak naprawdę każdy kot, który jest kupiony z prawami hodowlanymi przez nabywcę, może być wystawiany i powinien być wystawiany, żeby być użyty do reprodukcji. Żeby dostać pozwolenie reprodukcyjne, musi zdobyć 2 razy tytuł Excellence, czyli doskonały, i po tym zdobywa licencję hodowlaną. I dzisiaj niektórzy hodowcy mają koty bardzo utytułowane i dalej ciągną im tytuły. Niektórzy hodowcy są pierwszy raz, żeby właśnie zdobyć tą licencję hodowlaną i zaczynają karierę kotu. No, kariera kota zaczyna się oczywiście od klasy otwartej, to jest klasa, na której zdobywa się certyfikaty do czempionatu. Po czempionacie jest International Champion, później Grand International Champion, Europa Champion, Grand Europa Champion i World Champion. W sumie tak naprawdę, gdybyśmy robili World Championa, a mamy w Polsce kilkanaście World Championów, to jest wystawy na 3 różnych kontynentach. Jest to masa wystaw i jest to mniej więcej, tak jak przeliczaliśmy ostatnio, około 40 tysięcy wsadzone w kota, żeby zdobyć ten tytuł. Czy ja się z drugiej strony nie dziwię, że jest tylu fanów kotów, bo jak się odpali chociażby internet i pisze się na YouTubie hasło koty, to filmów wyskakuje milionów, a ich odsłon to tam idą już w miliardy wręcz niektórych. Skąd taka popularność tych zwierząt? No z kotami to jest tak, że pierwszy kota rasowego kupuje, później się od tego kota w głowie dostaje i to jest ewoluujące. Myślę, że kot uzależnia. Ja sam, będąc nawet hodowcą, znam taki przypadek fajny, że pan przyjechał odebrać kota do mnie, którego miał zarezerwowanego i mówi, ten kot jest dla mojej żony. Moja żona uwielbia koty, marzyła o kocie rosyjskim, niebieskim. Stać na tego kota, stać na jego utrzymanie, ale mówi, ja sam osobiście nie lubię kotów. No i pojechał, był zarezerwowany, z takim moim dużym moralniakiem. Pan do mnie zadzwonił za 2 miesiące i mówi, proszę pana, albo jeszcze jeden kot, albo rozwód. Mówię, co się stało? Mówi, ja jestem zazdrosny i o żonę, i o kota, gdy kot idzie do żony, a żona robi mi awantury, jak kot przychodzi do mnie, a ja nie wiedziałam, że mogę tak pokochać kota. Bo to jest tak, że ludzie nie znają kotów i najczęściej mówią, ja nie lubię kotów. No i miałam kiedyś przypadek, że rozmawiałam z dziewczyną, która mówi, ja nie lubię kotów. Dlaczego nie lubisz kotów? Bo mnie podrapał, jak byłam mała. A dlaczego cię podrapał? Bo go topiłam w beczce. No i tu mamy odpowiedź. Jasne. Panie Krzysztofie, nasza kamera przed chwilą tu obserwowała ocenę sędziowską. Koty są wnikliwie obserwowane, ich zachowanie, nie tylko ich wygląd. Na co zwracacie uwagę przede wszystkim przy ocenie kota? Oczywiście rasa kota to nie jest tylko jego wygląd, to też jest bardzo ważne. Jego zachowanie, jego temperament jest przypisane do danej rasy. Jeżeli chodzi o ocenę kota, to jest ocena w 5 kategoriach. Czyli opisuje się głowę. Głowa jest według swoich standardów. Standardy opisane są przez Międzynarodowy Kongres Felinologiczny, World Cat Federation. Każda część ciała kota jest opisana. Czy to ma być głowa okrągła, czy szpiczasta, czy przechodząca w klin, czy profil ma być prosty. Następne po głowie, w skład której wchodzą między innymi opis oczu i uszu, to jest ogon, to jest ciało, ogólna budowa, jego zachowanie i jego temperament. Ja zapytam troszeczkę tak, jak zapytałby laik, bo przyznaję, że na kotach się nie znam. One to lubią? Lubią się pokazywać? Lubią być oceniane? No, niektóre tak, niektóre nie. Znaczy, w najgorszym przypadku, znaczy muszą być oceniane, jeżeli mają być użyte do reprodukcji. Najcięższe przypadki to są takie przypadki, że ludzie, że hodowcy swoje niespełnione ambicje życiowe przenoszą na koty. Teraz jest spokój, ale jeszcze tak naprawdę kilkanaście lat temu, no może z 20 lat temu, gdy felinologia w Polsce była jeszcze taka trochę usteczniona, to było i bójki na wystawach między hodowcami i były różne sytuacje. W tej chwili jest zupełnie inna kultura hodowlana. Natomiast czy koty lubią? Myślę, że żaden kot nie lubi wyjeżdżać ze swojego środowiska. Koty muszą. Muszą spełniać
wymogi swojego standardu, a te wymogi tylko można stwierdzić na Międzynarodowej Wystawie Kotów i tylko może stwierdzić to sędzia felinologiczny, który swoje uprawnienia zdobywa przez wiele, wiele, wiele lat i pisze bardzo ciężkie egzaminy, w tym genetyczne. Natomiast no, niektóre koty muszą, niektóre spełniają niespełnione ambicje swoich właścicieli. W wystawie wzięło udział kilkadziesiąt kotów sprowadzonych z różnych części świata. Były to niesamowite okazy, koty, których nie widuje się na co dzień na ulicach. Można było obejrzeć koty czterech grup, m.in. koty perskie, koty brytyjskie długowłose, koty syberyjskie, koty Maine Coon, norweskie leśne, amerykańskie krótkowłose, brytyjskie Burma, Cornish Rexy czy egipskie Mau. Ta ostatnia rasa to rasa kota wyhodowana w latach 50. prawdopodobnie w Egipcie. Mau znaczy w języku średnioegipskim kot. Jest to jedna z niewielu naturalnie centkowanych ras kotów. Centki znajdują się nie tylko na futrze, lecz także na skórze. Tylne łapy są trochę dłuższe od przednich, a między kolanem a bokiem znajduje się charakterystyczny pas luźnej skóry, co przypomina budowę geparda. Egipski mał, proszę tak. Powiedzieć, co to za kot? Jaki ma charakter? Jest to bardzo energiczny kotek, ale wychodzi na spacer, musi się wybiegać. No, jak widać, jest troszkę zestresowany. No ale bardzo przyjazny kotek. Przyjdzie na kolanka, przytuli się. Czy to jest kot, nie wiem, dla rodziny z dziećmi? Też, tak, jak najbardziej. Ma tyle siły, że, no, że dzieciom da radę. A nie jest to kot z tych, który, nie wiem, dwa tygodnie siedzi za szafą i nie wychodzi? Nie, nie, absolutnie. To kot z temperamentem. Okej, dlaczego pani się zdecydowała właśnie na terasę? Byłam na wystawie, takiej jak ta. No i po prostu zakochałam się od razu w tym kotku. Jedyny egzemplarz, który pani posiada? Chwilowo tak, ale nie mówię, że ostatni. To jak wszyscy kociarze chyba, jeden to za mało. Tak, jeden to za mało, zdecydowanie. Jak już ma ktoś jednego w domku, także jestem pewna, że będzie miał też drugiego.
koty biorące udział w wystawie to wyselekcjonowane najlepsze osobniki poszczególnych ras kotów rasowych, które są wybrane do dalszej hodowli. Hodowcy musieli również spełnić odpowiednie warunki weterynaryjne. Koty na wystawie oceniali międzynarodowi sędziowie z Litwy. Dwa dni, dziesiątki, a może i setki kotów, a na pewno setki zwiedzających. Jaka jest recepta na sukces? Nie ma recepty na sukces. Myślę, że koty reklamują się same po prostu sobą, tak? Myślę, że w Toruniu, myślę, że w ogóle na świecie jest tyle miłośników kotów, że to jest recepta na sukces, po prostu kot. Tak, na pewno tych miłośników jest mnóstwo, bo ja wpisałem hasło koty w angielskim brzmieniu w internecie i na YouTubie wyskoczyło mi pod jednym filmikiem 180 milionów odsłon jednego filmu. To, że co do tej popularności nie chcę nawet dyskutować tutaj. Dwa słowa o tych kotach, które przyjechały. To rzeczywiście są takie Mercedesy wśród swoich ras? To znaczy tak, każdy hodowca uważa, że jego kot jest najpiękniejszy, najlepszy, ma najcudowniejszy charakter, ale to, czy to jest Mercedes, że tak powiem, wśród ras, to oceniają sędziowie, tak? Sędzia ma swój dany standard danej rasy, w której jest dokładny opis, tak? Futra, rozstawy uszu, oczu, wszystkiego. I to sędziowie nadają tytuły kotom. Ale zazwyczaj tak jest, że jeżeli hodowca zakupuje nowy egzemplarz do swojej hodowli, jest to zazwyczaj Mercedes w swojej rasie, tak? Dlatego, że każdemu zależy na tym, aby mieć tego najlepszego kota, aby potem kociaki, które się rodzą, były właśnie po tych najlepszych rodzicach, żeby miały jak najwięcej tych najlepszych genów. No właśnie, dzisiaj przyjdzie tutaj pewnie mnóstwo ludzi, którzy, nie wiem, będą szukali kota, niekoniecznie wyjadą dzisiaj z kotem, bo pewnie tego też nie polecacie jako organizatorzy, ale będą zresztą szukali kontaktów. Nie ma kotów tutaj, które by go od razu które wyjechać, można zabrać, ale na pewno będą szukali kontaktów do hodowców, do hodowli. W jaki sposób wybierać kota dla siebie, nie wiem, patrząc na swój własny charakter na przykład, żeby dopasować go do siebie chociaż trochę? Czy to się nie da kota dopasować do siebie, bo kot zawsze dopasuje właściciela do swojej osobowości? Kot z reguły dopasuje właściciela do swojej osobowości, ale z reguły tak jest, że to koty bardzo często wybierają swojego właściciela, tak? Kiedy się pojedzie do danej hodowli, z reguły tak jest, że jakiś kot pcha się, że tak powiem, na kolanka, żeby usiąść do tego nowego nabywcy. I często właśnie ludzie kierują się tym, że on do mnie przyszedł, ja go chcę, tak? Chociaż niektórzy mają swoje takie preferencje, że kot musi być w tym kolorze i w tej rasie i nic innego. Ale wiele osób jest takich, które szuka i jeszcze nie ma tak naprawdę swojej ulubionej rasy, bo tego jest po prostu za dużo. Za dużo tych kotów jest, za dużo ras, żeby można było stwierdzić. Trzeba tak naprawdę poobcować, odwiedzić kilka hodowli, żeby stwierdzić, jaką człowiek chce rasę. A jak to jest z kotami rasowymi i ich właścicielami? To są ludzie, którzy wcześniej, nie wiem, mieli dachowce, tak, poznali koty czy nie? Przyjeżdżają, mówię, ja tylko Persa, żadnego innego, a później żałują. Z reguły są to miłośnicy kotów, którzy nie mogli pozostać na jednym czy na dwóch sztukach kotów, dlatego mają tego więcej i dlatego potem zaczęli po prostu hodować koty. To z reguły tak bywa, ale z reguły zaczyna się to od normalnego kota dachowego, który jest cudownym kotem, bo trzeba pamiętać, że kot dachowy, kot domowy na naszej wystawie też swoją kategorię ma. I sędziowie również tego kota oceniają. Ja jako właściciel dachowca zadam to odwieczne pytanie. Dlaczego rasowy, a nie dachowy? Dlatego, że kot dachowy, kot domowy, tutaj w przypadku tej rasy nie można stwierdzić zachowań kotów, nie można stwierdzić budowy kotów. Jest to bardzo skomplikowane, dlatego że wszystkie geny się mieszają. W przypadku jednej rasy, czystej rasy, tutaj te zachowania po prostu są zawsze takie same. Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy kota brytyjskiego i ktoś szuka do swojego domu kota takiego, który nie skacze wysoko po szafkach, nie chodzi po półkach, wybieramy kota brytyjskiego, który niestety tego nie robi. Nawet jakby chciał, to po prostu nie może. Jego budowa nie pozwala na tyle, żeby po prostu ten kot po wysokościach chodził. Są pojedyncze egzemplarze, które to są ewenementy, które po prostu no, wyróżniają się, ale z reguły tak jest. I dlatego w przypadku kota rasowego wybieramy kota pod względem cech danych i tego, czego od niego oczekujemy. Dlatego może właśnie kot rasowy, a nie kot dachowy.
Rosyjskie koty niebieskie, sfinksy, persy, koty tonkijskie i bengalskie. Na wystawie prezentowane były rasy z wszystkich stron świata. Koty bengalskie są bardzo zwinne, z łatwością dostają się na czubki drzew, potrafią też pokonywać duże odległości, wytrwale maszerując. Dobrze czują się również w środowisku wodnym, są świetnymi pływakami. Koty bengalskie powstały poprzez skrzyżowanie dzikiego kota bengalskiego z kotem domowym w celu uzyskania kota domowego o pięknym umaszczeniu zbliżonym do lamparta. Kolejka oglądających do tego kota mówi samo za siebie, jest fenomenalny. Co to za kot, proszę powiedzieć? Kot bengalski, rasy Bengal. Charakter, temperament, jak na tego kota jest bardzo łagodny, bardzo miły i tym bardziej, że to jest kocur, to sam za siebie mówi, że jest charakterem i sposobieniem w ogóle. Jeżeli jest kot wychowany w rodzinie, nie w klatkach, nie gdzieś pod zamknięciem, no to sam za siebie mówi po charakterze. No widzę, że utytułowany, bo mnóstwo nagród zdobył. Tak, no z ostatniego, to akurat też jest z ostatniej wystawy. No i też był jako kot publiczności zdobył. Przez publiczność oceniony, tak? Jako najpiękniejszy. Dwa dni zbierał w Wisiu. Także, że dał rady, wszystkich pokonał. I... Dlaczego wybraliście Państwo akurat tę rasę? To pytanie do żony, nie do mnie. Pan nie był tym, który decydował, tak? Ja jestem tylko sponsorem, jak to mówię. Dobrze, no to trochę o pieniądzach w takim razie. Ile kosztują takie koty? Kot do hodowli kosztuje 2-2,5 tysiąca euro. Euro? Euro. Kot na kolanka kosztuje 2 do 3 tysięcy złotych. Warto wydać takie pieniądze? Za każde zwierzę. To nie jest to, że kot czy pies. Każde zwierzę ma swoją cenę i rasa tym bardziej. Duże zainteresowanie wzbudzały koty syberyjskie, przyciągające uwagę widowiskową sierścią. Koty syberyjskie to zwierzęta ruchliwe, żywiołowe, z dużym temperamentem. Są bardzo przyjacielskie, doskonale też polują. Mieszkańcy Syberii używali ich jako stróża domu, ponieważ potrafił reagować mruczeniem na widok zbliżającego się obcego. W rodzinie jest serdeczny i towarzyski, nienatarczywy i niezależny. To jest kotka syberyjska. Komu by ją Pani polecała? Nie wiem, to jest na przykład kot dla kogoś, kto ma dzieci? Tak, zdecydowanie. Dla każdego, kto przede wszystkim kocha zwierzęta i lubi, jeżeli żyją z człowiekiem, a nie obok człowieka, tak? Czyli wszędzie uczestniczą w każdych czynnościach,
Śpią, wszędzie chodzą krok w krok. Tak. Taki kotopies trochę, tak? Tak, dosłownie. Mówi się o nich pieski w skórze kota. A jak z pielęgnacją sierści, bo jest niesamowita. Nie wiem, trzeba jakieś specjalne zabiegi wykonywać? Wbrew pozorom nie wymaga dużej pielęgnacji. Nie kołtuni się, wystarczy raz, dwa razy w tygodniu przyczesać i to wszystko. Okej, to dwa słowa o diecie, nie wiem, czym karmić takiego kota, żeby ta sierść wyglądała właśnie tak fenomenalnie? Oczywiście odpowiednie karmy, jakości premium i ponieważ jest to drapieżnik, to surowe mięso. Jak się robi? To jest Nastia, kotka z mojej hodowli. Wzrok przyciągały również koty rasy Neva Mascarade. Legenda głosi, że pierwsze koty z oznaczeniami pojawiły się w okolicach Petersburga w XVIII wieku. Był to efekt samoistnych krzyżówek kotów syberyjskich z niezwykle popularnymi wówczas na arystokratycznych salonach kotami syjamskimi. Nazwa kotów Neva Mascarade pochodzi od rzeki Newy i od wystawnych balów maskowych, jakie wydawali rosyjscy władcy. Neva ma na pyszczku oryginalną maseczkę, która odróżnia ją od innych kotów syberyjskich. Obecnie dopuszczalne są wszystkie odmiany barwne, oprócz koloru czekoladowego, liliowego i płowego. Dopuszczalna jest każda ilość bieli. Oczy muszą być jednak wyłącznie w kolorze niebieskim. Panie Ewo, co to za kot? To jest kot też syberyjski, ale w odmianie kolorystycznej Neva Mascarade. Co to znaczy? To znaczy, że ma inny kolor. Oznaczenia na uszach, na mordce, na ogonie, na łapach i oczy koniecznie niebieskie. Jaka jest historia tej rasy? Historia jest taka, że ta rasa powstała tak naprawdę zupełnie naturalnie, bez udziału hodowców, a mianowicie w taki sposób, że koty syberyjskie leśne, takie jak te klasyczne, żyjące w lasach, same się skrzyżowały z kotami syjamskimi, które były bardzo popularne w Rosji, w Sankt Petersburgu, skąd ta rasa się wywodzi, i one uciekały do lasów, kiedy ta szlachta podupadła, i skrzyżowały się same. I dopiero po zgromadzeniu odpowiedniej liczby takich białych kociąt zaczęto program hodowlany. I w tej chwili w ogóle nie można ich krzyżować z żadnymi innymi rasami. Jest taki program, który... Dlatego te koty są zdrowe i silne i fajne. Towarzyskie. No fajne są, zdecydowanie to widać. Dlaczego wybrała Pani właśnie tę rasę, a nie jakąś inną? To znaczy, ja uwielbiam rasy naturalne, właśnie takie bez udziału genetyków. Lubię też inne rasy, na przykład turecki van, ale ta rasa jest po prostu super. Ona jest taka, że można powiedzieć, że wszystko w tym kocie jest fajne. On nie przysparza żadnych problemów. Jedyne co, to trzeba mieć odkurzacz, bo to jednak jest kot półdługowłosy i ta sierść... Nie to, że trzeba go czesać, bo wcale nie tyle co normalnego kota, ale jednak zostawia tą sierść. Na ciemnych meblach będzie widać. Na czarnych spodniach, no niestety, to jest minus, można powiedzieć, a tak to poza tym są same plusy. Temperament tego kota jest taki średni, bym powiedziała. Jeżeli Bengala postawimy na samej górze, a Persa na samym dole, bo Pers i Ragdoll to na kanapę i z powrotem, a z kolei Bengal bardzo wymagający kot, kot bengalski, z którym trzeba się dużo bawić, to jest taki średni kot. Także nie trzeba specjalnie, nie zdemoluje mieszkania, jak wrócimy po 8 godzinach po pracy. To dwa słowa jeszcze może o cenach, bo tu zawsze pytamy o to wystawców. Nie wiem, ile trzeba przeznaczyć, żeby kupić sobie takiego kota? Kot z hodowli to tak od 1500 zł wzwyż, u nas 1600. To dużo czy mało, jak to Pani ocenia? To znaczy, to jest tak, że to znaczy ja wiem, że to się wydaje astronomiczna suma, ale tyle kosztuje właśnie ta hodowla. To znaczy, nie wiem, czy tu wymieniać... Płaci się za czystość rasy, tak? To znaczy, to nie chodzi... Oczywiście, że za to też, tak? Bo ona przyjechała z Sankt Petersburga. Poprzedni miód, który miałam, ojciec z Moskwy. Także to są koszta takie, zdobywania tych reproduktorów takich... Nie z takich wyeksploatowanych linii genetycznych, także to wszystko kosztuje, i opieka, szczepienia, mikrochipy, opieka weterynaryjna i karmienie, bo kot w hodowli jest 12 tygodni i to strasznie dużo zje taki mały kociak, to są po prostu normalne koszta takie, które się ponosi. Tutaj wiele osób przyszło dzisiaj znaleźć kota, tak, albo kontakt do hodowli, bo wiem, że tutaj nie ma kotów, które można zabrać od razu, co też organizatorzy tego nie polecają, żeby kupować gdzieś tam na wystawach. Ale w jaki sposób wybierać kota dla siebie? Ktoś nie ma jakichś preferencji, nie wiem, jeżeli chodzi o wygląd chociażby. Czym powinien się kierować? To znaczy, myślę, że trzeba znaleźć dobry temperament, taki właśnie, żeby nie był kot. To znaczy,
No każdy kot jest dla każdego, dla kogoś. To znaczy nawet te koty wymagające też są dla kogoś, tak? To znajdą się ludzie, którzy chcą się bawić z kotem bengalskim cały dzień. I tak samo Persy. To jest idealny kot dla babci, która ma czas czesać futro codziennie, bo u Persa to są większe zabiegi. Także trzeba wziąć pod uwagę najbardziej chyba to, ile pielęgnacji trzeba, ile czasu na pielęgnację trzeba przeznaczyć. Czy kot dobrze znosi dzieci, inne zwierzęta, takie rzeczy, o takich rzeczach trzeba pomyśleć. Jak znosi podróże, no, czy opieka weterynaryjna będzie droga, czy to jest podatny kot na choroby, czy trzeba mieć w mieszkaniu cieplej, bo na przykład sfinksy wymagają dużo wyższej temperatury w mieszkaniu niż taki kot, jakikolwiek. Ostatnie pytanie i to, które zadaję zawsze hodowcom kotów i tutaj też organizatorom. Dlaczego warto wybrać rasowego, a nie kota dachowca? I to pytam jako właściciel dachowca właśnie. Proszę mnie przekonać. Ja tu nie chcę przekonywać, bo ja sama mam dachowca w domu i uwielbiam dachowce i to są dla mnie prawdziwe koty i nigdy... I taki argument mój to jest to, że u kotów rasowych dużo łatwiej przewidzieć temperament, no w ogóle charakter kota, że jednak są jakieś cechy wspólne. Koty syberyjskie są towarzyskie, wesołe, bardzo się lubią bawić. A dachowce często po prostu nie wiemy, co się trafi i tylko to jest jedyny argument. Ale trafić tak, że będzie tak, siedział tydzień pod szafą, tak? Dokładnie, że będzie w ogóle nie będzie lubił ludzi, bo nie będzie miał takiej potrzeby, więc to jest tylko jedyna różnica. Ale dachowce też się zdarzają wspaniałe, więc ja tu nikogo nie będę namawiać, żeby nie dachowce. Podczas wystawy można było porozmawiać z hodowcami różnych ras kotów i dowiedzieć się od nich, jak radzić sobie ze swoimi kotami. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, czyli kocie animacje. W programie było m.in. kocie malowanie twarzy, kocurki z balonów czy warsztaty plastyczne. Dużym powodzeniem cieszyło się też stanowisko profesjonalnego kociego fotografa, który w specjalnie zaaranżowanych sesjach uwieczniał kocie piękności.